Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Leśnicy od zawsze współpracują ze Strażą Pożarną. Dzisiejsze ćwiczenia właśnie prezentują naszą współpracę, dlatego że musimy być gotowi na wszystko, na różne sytuacje. Obserwator może zasłabnąć na wieży i wówczas po prostu takie ćwiczenia pomagają w takich sytuacjach, żeby sprawnie cała akcja mogła przebiegać. Dzisiaj grupa ratownictwa specjalistycznego, grupa ratownictwa wysokościowego ZRTG 1 w Zielonej Górze prowadziła ćwiczenia wysokościowe. Ćwiczenia polegały na ewakuacji osoby poszkodowanej z wysokości, w tym przypadku osoby, która pracuje na dostrzegalni. Epizod był taki założony, że osoba pracująca na dostrzegalni zgłosiła dolegliwości uniemożliwiające jej samodzielne opuszczenie stanowiska pracy. Zadysponowana została grupa ratownictwa wysokościowego, która za pomocą technik alpinistycznych sprowadziła poszkodowanego na ziemię, aby mu udzielić dalszej pomocy medycznej. Takie ćwiczenia dają pewność przy działaniach realnych, tak? Żeby w rzeczywistych działaniach mieć możliwość sprawnego działania, no należy ćwiczyć. No, zadanie pozornie nie było takie proste, tak? Bo sami widzimy, jaka to jest konstrukcja, tak? Ciężko było tam się przycisnąć na samym dole. Właz ma około 40 cm na 40, więc trzeba było tam się przycisnąć, do tego noszę. No i sam poszkodowany, tak? Też nie był lekki. Więc zadanie było naprawdę trudne. Co nam pomaga w obserwacji terenu? Takie wieże jak ta dzisiejsza w Niwiskach, która pozwala obserwować, monitorować lasy i chronić je przed pożarami. Takich obiektów na terenie naszej dyrekcji mamy 67, z czego 65 to dostrzeganie obsadzone przez obserwatora, czyli tam, gdzie człowiek siedzi i obserwuje, monitoruje i kontaktuje się z punktami alarmowo-dyspozycyjnymi w nadleśnictwach. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.